Witam serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Decyzją prezesa sądu, jak i zarówno sędziów, nie możemy wejść z tym roll-upem na teren sądu, więc sąd, ten sąd rejonowy w Jeleniej Górze jest wrogiem polskich dzieci, moi drodzy. To są ofiary przestępstw, dowody rzeczowe, które sąd okręgowy uznaje za ujawnione i że są prawdą, że są trute dzieci, są zatajane w tym sądzie i ten sąd nie zawiadamia prokuratury. Czyli sąd okręgowy dopatruje się, a sąd rejonowy zamiata pod dywanik. To są ofiary, moi drodzy, i z tym nie możemy wejść, moi drodzy, na sprawę sądową, żeby postawić i zapytać pana sędziego Staszkiewicza, co zrobił z dowodami rzeczowymi. Dzisiaj kolejny mój proces z panem Staszkiewiczem. Kolejny proces, który wykreowała policja. Będziemy niedługo ujawniali bardzo ciekawe sprawy dotyczące animek z Kutno, moi drodzy, a w szczególności, co jest przerabiane na paróweczki. Moi drodzy, ile jeszcze potrzeba ofiar, żeby społeczeństwo zrozumiało? W Sejmie... Przepuść panią. Filipku, przepuść. Proszę. Moi drodzy, Filip, nakreśl, bo w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej minutą ciszy się czci śmierć dziecka posłanki, ale dziennie umiera setki dzieci w Polsce, tylko ludności cywilnej. Rozumiecie? Jesteście traktowani przedmiotowo, przedmiotowo. Nie jesteście podmiotem, nie jesteście przedmiotem. A sąd, który powinien stać na straży praworządności i chronić te dzieci, to kryje przestępców. I dzisiaj będziemy to udowadniać na nowo. Panowie... Sądzimy. Ale jakiej sędzimy? No sądu. Marcin, spokojnie. Dobra. Nie możemy być. Nie, to jest, rozumiecie, to jest rzecz, pani która... Pani prezes zadecydował. Pani prezes zadecydował. Pani prezes, która ukrywa fakty dotyczące szkodliwości wody. Pani prezes, która nie przesyła za pośrednictwem sądu rejonowego dokumentacji do prezesa sądu najwyższego, do prezesa sądu apelacyjnego, do prezesa sądu okręgowego, pod który to podlega, to ta pani prezes, która jest wrogiem polskich dzieci, zabrania z tym wejść do sądu.